Cześć, witajcie na kanale 365 dni o piłce. Słuchajcie, ta niedziela nie mogła się lepiej zacząć. Stal Mielec remisuje ze Śląskiem Wrocław, zdobywając bramkę w 96 właściwie minucie i utrzymuje tym samym Stal w Ekstraklasie. Punkt daje drużynie Adama Majewskiego spokojny komfort utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej i zespół z Mielca zobaczymy na pewno za rok w rozgrywkach Ekstraklasy. Śląsk Wrocław natomiast traci ten komfort, bo przez niemalże całe spotkanie, bo bramkę zdobyli już po kwadransie gry, no musi jeszcze czekać do ostatniego spotkania, w którym to zmierzy się z Górnikiem Zabrze u siebie, by o Ekstraklasę powalczyć. Spójrzmy z perspektywy drużyny Piotra Tworka. Domyślam się, że w pełnego agresji, frustracji po tym spotkaniu, bo wielokrotnie przy linii bocznej tańczył, złościł się po błędach swoich zawodników i po masie niewykorzystanych sytuacji. Uważam, że Śląsk powinien ten mecz zamknąć już mniej więcej po godzinie gry, bo przynajmniej trzykrotnie mieli świetną okazję do podwyższenia tego wyniku. Czy Fabian Piasecki, który często, no niestety, niezdarnie, pokracznie zachował się pod bramką bramkarza Stali, zmiennika, powiedzmy, czy właściwie nowej postaci Mrozka, który zastąpił Rafała Strączka, którego nie ma już w Mielcu, trafił do Francji trochę przedwcześnie, no ale już nie zobaczymy go w Ekstraklasie. Kilkukrotnie również miał okazję Pich. Po tym strzelonym golu w drugiej połowie raz piłka w niego nastrzelona i oddał taki, powiedziałbym, niemrawy strzał, właściwie podanie do bramkarza. Jeszcze kilkukrotnie miał dobrą okazję zawodnik Śląska, czy to wspomniany Pich, czy to też Jastrzębski, obaj zeszli wcześniej z murawy. To jest mecz z takich gatunków, których no trzeba wykorzystywać sytuację, bo tak jak powiedziałem, Śląsk spokojnie mógł sobie już zapewnić to utrzymanie. Wiemy, jak wygląda dyspozycja drużyny z Wrocławia, to jest tylko jedno zwycięstwo w ostatnich 16 meczach, żeby to brzmiało dobitniej. Jedno zwycięstwo w całej rundzie wiosennej. Stal oczywiście również te ostatnie kilka tygodni nie może zaliczyć do udanych, chociaż między nimi ta wygrana sensacyjna z Legią Warszawa u siebie. Dzisiaj ten remis daje spokój, daje komfort, daje na pewno pracę Adamowi Majewskiemu na przyszły sezon. Dramaturgia do ostatnich minut, matras strzelcem bramki po stałym fragmencie gry, gdzie naprawdę kotłowało się już w ostatnich minutach meczu pod bramką Putnockiego. Bramkarz Śląska stanął na wysokości zadania przy każdej interwencji, tak naprawdę nie stracił koncentracji do końca i decydujące zagranie piłka meczowa na korzyść Stali. Tak wygląda tabela. Spójrzcie, kto jeszcze jest w grze o tej walce o utrzymanie. Oczywiście wciąż drużyny ze strefy spadkowej, m.in. Wisła Kraków, no będzie się mierzyła teraz tylko i wyłącznie ze Śląskiem Wrocław. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Radomiu, no bo tylko 3 punkty na koncie Białej Gwiazdy dają im jeszcze jakąś szansę o utrzymanie. Zobaczymy, jak to będzie. Śledźcie kanał. Zachęcam do kciuków, zachęcam do subskrypcji i do komentarzy pod tym filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.